Wojciech Bugdał to pierwszy polski złoty medalista The World Games, który w niedzielę wygrał zawody w slalomie na motoparalotniach rozgrywanych w Szymanowie. Jest mi niezmiernie miło, że udało mi się to osiągnąć. Ponad rok temu zacząłem już przygotowywać się do tych zawodów, także czuję ten efekt. Czuję, że przygotowania nie poszły na marne. Jak przyznaje złoty medalista, zwycięstwo wcale nie było takie łatwe, bo różnice w wynikach pomiędzy konkurentami były minimalne. Konkurencja była na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy w ostatniej konkurencji na przykład między pierwszym a szóstym zawodnikiem było pół sekundy różnicy. Polska może być również dumna z reprezentantów kraju w innej dyscyplinie, sumo, w której również udało się wywalczyć podium. Bardzo ciężko na to pracowałam, byłam 4 lata temu w Kali, tam niestety pojechałam, może niestety, stety, tylko po naukę. W tym momencie jest ten medal. Do tej pory w rywalizacji Polacy zdobyli 8 medali, co bardzo cieszy Ministerstwo Sportu i Turystyki, które liczy na jeszcze więcej wygranych. Każdy medal bardzo cieszy. Liczymy oczywiście na dalsze sukcesy, na dalsze wspaniałe starty naszych zawodników. Wiemy, że sport, że tutaj przyjechało wielu utytułowanych zawodników, że ta rywalizacja jest bardzo na bardzo wysokim poziomie. Niedzielna nawałnica, która nawiedziła Wrocław, na szczęście nie zaszkodziła znacząco trwającym w mieście igrzyskom. Natychmiast po ustaniu deszczu podjęliśmy akcję mającą na celu doprowadzić areny do porządku. Doprowadziliśmy je i competition managerowie z Międzynarodowych Federacji podjęli decyzję o kontynuowaniu zawodów. Na The World Games poza sportowcami nie zawodzą również kibice, którzy wiernie śledzą rywalizację. Z puli prawie 200 tysięcy biletów według organizatorów udało się ich sprzedać około 140 tysięcy, biorąc pod uwagę również ceremonię otwarcia. W ciągu pierwszych 4 dni zawodów, jeśli doliczymy to w ceremonii otwarcia, w imprezach World Games uczestniczyło 125 tysięcy widzów, 25 tysięcy na ceremonii otwarcia, 25 tysięcy w strefie kibica i 75 tysięcy kibiców na arenach sportowych. 10. Światowe Igrzyska Sportowe potrwają do 30 lipca. Piotr Błachut, Echo 24. Wystarczy. Na pierwszy dał.